W najnowszej wersji Inventora 2010 został usprawniony model konstrukcji spawanej. Teraz, podczas generowania spoiny czołowej, mamy możliwość zaznaczenia opcji promieniowego wypełnienia. Wystarczy pokazać dwie powierzchnie walcowe, pomiędzy którymi chcemy utworzyć spoinę, a następnie zaznaczyć opcję promieniowe wypełnienie, która pozwala na wygenerowanie modelu 3D spoiny pomiędzy dwoma powierzchniami walcowymi. Drugim usprawnieniem w module konstrukcji spawanych w Inventorze 2010 jest możliwość tworzenia spoin pachwinowych pomiędzy powierzchniami, które nie mają krawędzi stycznej. Teraz wystarczy pokazać dwie powierzchnie, pomiędzy którymi ma zostać wstawiona spoina i jeżeli szerokość spoiny jest mniejsza od szerokości szwa spoiny, taka spoina pachwinowa zostanie wygenerowana i jej model zostanie wstawiony do całego złożenia.